tym odcinku spróbuję Wam wytłumaczyć, czym jest DSP, czyli Digital Signal Processing, po polsku cyfrowa obróbka sygnału. Często pytacie mnie o to, do czego takiego czegoś używamy i jak to jest zbudowane. Ponieważ nasz kanał dotyczy sprzętu audio, interesować nas będzie DSP w odniesieniu właśnie do audio, czyli mówiąc prościej, cyfrowa obróbka sygnału w audio. Mówię o tym dlatego, bo DSP nie odnosi się tylko do spraw związanych z tą tematyką, a jest to dużo szersza dziedzina, obejmująca również obróbkę grafiki, systemy pomiarowe, telekomunikacje, a nawet meteorologię. Spróbuję wytłumaczyć Wam zagadnienia techniki DSP w sposób jak najbardziej prosty i będzie to raczej wstęp do prawdziwego omówienia problemów i zastosowań cyfrowej obróbki dźwięku. Jeśli temat Was zainteresuje, to będzie to dla mnie sygnałem, aby zagłębić się być może więcej w tę tematykę, a na razie rzeczy najprostsze. Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy, aby w naszym domowym torze audio mieć możliwość regulacji barwy dźwięku, czyli możliwość zmiany zawartości tonów niskich i tonów wysokich. Można to dosyć prosto zrealizować tradycyjnymi metodami, czyli po prostu użyć analogowej regulacji barwy, tak jak to się często robi we wzmacniaczach. W takim przypadku wystarczy po prostu zadbać o to, aby nasz wzmacniacz był w coś takiego wyposażony. Kiedy chcielibyśmy rozszerzyć naszą regulację barwy do większej ilości niż 2 punkty, do wielu punktów, czyli chcielibyśmy mieć możliwość regulacji wielu pasm częstotliwości, można by zastosować equalizer, znane Wam zapewne urządzenie wyposażone zazwyczaj w wiele suwaków. Jednak analogowy, porządny equalizer, zwłaszcza taki wyposażony w wiele pasm częstotliwości, jest na tyle trudny w budowie, że staje się on drogi i dosyć skomplikowany. Poza tym analogowe EQ z dużą ilością pasm wprowadza już spore zniekształcenia fazowe do naszego toru audio i w zasadzie nie ma na to dobrej rady. Warto w takim przypadku rozejrzeć się już za cyfrowym urządzeniem, które spełni nam nasze wymagania w sposób dużo lepszy, a nawet tańszy. I tutaj wkracza już technologia DSP. No dobrze, powiecie, ale jak przy pomocy cyfrowej obróbki można zmieniać barwę dźwięku, czy nawet konstruować rozbudowane equalizery? Do tej pory technika cyfrowa kojarzyła nam się raczej z cyfrowym zapisem i odczytem sygnałów audio. Takie coś zapewniało nam dobrą i co najważniejsze powtarzalną jakość dźwięku na nośnikach cyfrowych, choćby takich jak płyta CD. Kopiowanie materiałów cyfrowych audio zapewniało nam również brak straty jakości w odróżnieniu od kopiowania w domenie analogowej. Ale zmiana barwy w domenie cyfrowej to coś nowego, prawda? Regulator barwy dźwięku, o jakim tutaj mówimy, musi być rodzajem filtra. Filtr to coś takiego, co tłumi bardziej jedne częstotliwości niż inne, mówiąc w dużym uproszczeniu. Tutaj mamy przykład filtra typu low pass, czyli takiego, który tłumi wyższe częstotliwości, a przepuszcza niższe, a tutaj mamy filtr odwrotny, czyli filtr high pass, który przepuszcza częstotliwości wyższe, tłumiąc częstotliwości niższe. Na przykład, kiedy chcemy zmniejszyć poziom basów w naszym wzmacniaczu, stosujemy filtr ten, czyli taki, który przepuszcza mniej częstotliwości niskich. Filtry analogowe mają sporo zalet, przede wszystkim prostotę budowy, ale mają też dużo wad, a największą z nich jest przesunięcie fazy sygnału filtrowanego. Tutaj mamy taki przykład, jak zachowuje się faza sygnału po przejściu przez taki dosyć skomplikowany filtr analogowy. Nie będziemy się teraz zastanawiali, dlaczego tak się dzieje. Mówiąc inaczej, zmianom amplitudy sygnału filtrowanego towarzyszą właśnie takie przesunięcia w fazie, które są nieodłączną wadą związaną z samą filtracją, z samym działaniem filtrów analogowych. Wad tych można pozbyć się, stosując filtry cyfrowe. Oczywiście domyślacie się, że chcąc użyć takiego filtra cyfrowego, musimy nasz analogowy sygnał najpierw zamienić na cyfrowy. Robi się to oczywiście w przetworniku analogowo-cyfrowym i dopiero wtedy, kiedy już jest w domenie cyfrowej, nasz sygnał jest przekształcany tak jak chcemy, czyli w naszym przypadku jest on poddany filtrowaniu. Po wyjściu z DSP oczywiście sygnał musimy z powrotem zamienić na sygnał analogowy w przetworniku, tym razem cyfrowo-analogowym, przepuścić przez analogowy filtr i możemy usłyszeć efekt w głośniku. A jak to właściwie się dzieje? Jak sygnał cyfrowy można poddać filtracji? Przecież jest on w zasadzie ciągiem liczb, czyli ciągiem zer i jedynek, które w niego wchodzą i które z niego wychodzą. Jak coś takiego można filtrować? Otóż nie filtrujemy oczywiście samego sygnału cyfrowego, tego takiego prostokątnego. Działanie takiego filtra polega po prostu na obliczeniach.
liczby, które powstają po konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, są, wchodzą jakby do środka, do DSP i są poddawane działaniom matematycznym. Czyli można powiedzieć, że filtr cyfrowy jest po prostu algorytmem, jest realizowany poprzez układ liczący. Tym układem liczącym może być na przykład komputer z programem lub specjalizowany układ scalony, układ sekwencyjny. Układ taki przyjmuje ciąg próbek, tak jak widzimy, ciąg próbek wychodzi z przetwornika analogowo-cyfrowego. Są to już oczywiście ciągi bitów i odpowiada ciągiem sygnałów wyjściowych, które również są ciągiem bitu, czyli liczbami. O tym, jakie liczby otrzymamy na wyjściu układu DSP, decyduje właśnie ten algorytm, czyli program, który znajduje się w pamięci komputera lub układu specjalizowanego. Często tutaj znajduje się właśnie ten program lub dane programu. Dlatego do działania filtra cyfrowego potrzebna jest jeszcze pamięć. Pamięć ta jest potrzebna dlatego, bo odpowiedź filtra, czyli to, co tutaj wychodzi, nie zależy tylko od aktualnie dostarczonej do niego próbki, ale również do próbek dostarczonych wcześniej, czyli po prostu tam on sobie magazynuje pewną ilość danych i przeprowadza na nich obliczenia. Dlatego te inne wcześniejsze próbki muszą być gdzieś przechowywane i właśnie są one przechowywane w pamięci. Jak się domyślacie, działanie filtra cyfrowego musi być realizowane w czasie rzeczywistym, tak żeby jego praca przypominała pracę filtra analogowego. Po przeliczeniu liczb wewnątrz filtra cyfrowego, próbki wyjściowe zamieniane są z powrotem na sygnał analogowy w przetworniku DAC. I w ten sposób przebiega w uproszczeniu filtrowanie sygnałów poprzez filtr cyfrowy. No dobra, ale po co tyle zachodu, skoro efekt w zasadzie jest podobny? Czy warto przetwarzać sygnał na cyfrowy, aby go potem zamieniać z powrotem na analogowy? Co to w zasadzie daje? Okazuje się, że daje bardzo dużo. Wróćmy do naszego equalizera, który chcielibyśmy zastosować w torze audio. Gdybyśmy chcieli zastosować, powiedzmy, porządne EQ tercjowe, analogowe, czyli korektor z 33 suwakami na kanał, bo są takie, to realizacja go jako analogowy byłaby kosztowna. Gotowe fabryczne korektory tego typu również są drogie. Poza tym, tak jak wspomniałem, wnoszą one dosyć duże zniekształcenia nieliniowe, a przede wszystkim fazowe do sygnału audio, a przecież tego nie chcemy. Chcemy nasz tor audio ulepszyć, a nie pogorszyć jego parametry. Natomiast stworzenie korektora z 33 pasmami, ja tu narysowałem oczywiście mniej tych pasm, jako urządzenia cyfrowego DSP jest w dzisiejszych czasach dużo prostsze i tańsze, a przede wszystkim dobrze zaprojektowane filtry cyfrowe nie mają tych wad co analogowe, czyli nie wnoszą prawie wcale zniekształceń fazowych i mają małe zniekształcenia w ogóle. Co ciekawsze, można otrzymywać w zasadzie dowolne przebiegi charakterystyk częstotliwościowych takich filtrów bez obawy o ich działanie, co w przypadku filtrów analogowych byłoby bardzo trudne lub w ogóle niemożliwe do zrealizowania. Oczywiście nasz cyfrowy equalizer musi mieć również jakiś interfejs, w którym będziemy zmieniali te wirtualne pozycje tych wirtualnych naszych suwaków, ale o tym porozmawiamy sobie później. Nieważne, czy nasze cyfrowe EQ będzie miało 5 suwaków czy 30, zawsze będzie działało dobrze. Kolejną niewątpliwą zaletą filtrów cyfrowych jest ich stałość parametrów w czasie. Nie istnieje tutaj problem starzenia się elementów, tak jak to mamy w układach analogowych, gdzie o ich parametrach decydują wartości oporników czy kondensatorów, które, jak wiemy, z czasem się trochę zmieniają. Filtr cyfrowy można dosyć łatwo zaprojektować. Są programy, dzięki którym można budować filtry cyfrowe do własnych potrzeb, ale o tym również trochę później. Warto wspomnieć, choć być może wykracza to trochę poza ramy tego odcinka, że mamy dwie grupy filtrów cyfrowych. Pierwsza grupa to filtry typu IIR i IR, czyli filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Wiem, że to brzmi strasznie, ale warto o tym wiedzieć. Ich cechą charakterystyczną jest to, że na wejście tego filtra trafiają nie tylko nowe próbki sygnału, ale również część próbek, które są już wynikiem wcześniejszej filtracji. I taki rodzaj filtra nazywamy rekursywnym, bo ma on coś na kształt sprzężenia zwrotnego. Filtry IIR są odpowiednikami filtrów analogowych, jeśli chodzi o ich działanie, i mają również część ich wad, takich jak nieliniowość fazową, oraz same mogą być niestabilne. To, co widzicie na tablicy, te kwadraciki, kółeczka czy trójkąciki, nie przejmujcie się tym, co to jest. To na razie jest nieistotne. No ale widać nawet na tym rysunku, że część
sygnału wyjściowego jest kierowana z powrotem na wejście filtra i dlatego mamy tutaj sprzężenie zwrotne. Druga grupa to filtry FIR, czyli filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej. No zdaję sobie sprawę, że ta nazwa może brzmieć jeszcze gorzej niż tamta, jeszcze straszniej, no ale co zrobię, właśnie tak się te filtry nazywają. Cechą takiego rodzaju filtra jest to, że korzystają one z bieżących próbek wejściowych oraz z poprzednich próbek wejściowych, ale nie korzystają z żadnych próbek, które znalazły się już wcześniej na wyjściu filtra. Mówiąc prościej, filtry FIR nie korzystają ze sprzężenia zwrotnego. Zresztą nawet tutaj na tym rysunku widać, że no, sygnał z wyjścia nie trafia z powrotem na wejście, więc nie mamy tutaj żadnego sprzężenia zwrotnego. Dlatego filtr tego typu to filtr nierekursywny. Tamten był rekursywny, ten jest nierekursywny. Filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej są stabilne, mają dobrą odpowiedź fazową i w zasadzie mają wszystkie te zalety filtrów cyfrowych, o których mówiłem wcześniej. Obawiam się jednak, że wraz z opisem filtrów cyfrowych zabrnęliśmy już nieco za daleko w szczegóły, a miało być prosto, dlatego tyle na razie wystarczy. Oczywiście filtry cyfrowe audio to nie jedyna zdolność układów DSP. Można z ich pomocą budować również układy do sterowania dynamiką sygnałów audio, kompresory, bramki itd. Można przy ich pomocy kreować efekty pogłosowe, symulujące np. akustykę przeróżnych pomieszczeń. Można używać techniki DSP do odszumiania i czyszczenia archiwalnych nagrań, również nagrań muzycznych, do symulacji brzmień różnych instrumentów muzycznych, a nawet wykonywać tak proste operacje jak regulacja głośności. Urządzenia DSP mogą być również używane do syntezy ludzkiego głosu lub do rozpoznawania mowy, co jest już dużo trudniejszym zadaniem. I wszystko w domenie cyfrowej, ale to temat na inną okazję. Procesory przeznaczone do obróbki dźwięku to dzisiaj głównie specjalizowane układy scalone, wyposażone w pamięć programu i w pamięć danych. Mają możliwość jednoczesnego odczytu instrukcji, czyli programu oraz danych i muszą dysponować sporą mocą obliczeniową, bo przetwarzanie dźwięku powinno odbywać się w czasie rzeczywistym. Rolę procesorów DSP mogą dzisiaj spełniać po prostu zwykłe komputery, bo ich moc obliczeniowa jest już wystarczająca, aby przetwarzać programowo algorytmy DSP w czasie rzeczywistym, robiąc przy okazji jeszcze kilka innych rzeczy. Przykładem niech będzie byle jaki edytor dźwiękowy, na przykład darmowy program Audacity, który potrafi sporo robić dźwiękiem w czasie rzeczywistym, nawet na wielu śladach naraz. Jednak nadal stosuje się specjalizowane układy scalone, które realizują sprzętowo obróbkę dźwięku nawet już w tanich urządzeniach audio. Warto powiedzieć też kilka słów o wadach DSP, bo oczywiście takie występują. Pierwszą wadą jest ograniczona dokładność wynikająca z bitowej rozdzielczości przetworników oraz ograniczonej częstotliwości próbkowania. O ile na przykład analogowe filtry nie mają żadnego ograniczenia w tej dziedzinie, to przetwarzanie cyfrowe narzuca pewne bariery. Jednak nie jest to wielka wada, ale trzeba o niej wiedzieć. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że konwersja z analogu na cyfrę i odwrotnie, zwłaszcza sygnałów bardzo słabych i bardzo silnych, również powoduje pewne kłopoty i wprowadza niemałe czasem zniekształcenia sygnału. Więcej o tym możecie dowiedzieć się z odcinka Cyfra na tym kanale. Jest to moim zdaniem na razie największa wada nie tylko DSP, ale w ogóle urządzeń cyfrowych audio. DSP jest zwykle droższe od rozwiązań analogowych, zwłaszcza przy prostszych rozwiązaniach. Układy DSP potrzebują pamięci, ale przy rozbudowanych instalacjach DSP okazuje się bardziej opłacalne. Trzeba również wziąć pod uwagę większy pobór mocy urządzeń DSP, bo czasem analogowa obróbka w ogóle nie wymaga dodatkowego zasilania. Myślę, że nie są jednak to wielkie wady w porównaniu do ogromnych możliwości, jakie roztacza ta technologia. Kilka słów o interfejsach układów DSP. W normalnych urządzeniach analogowych mamy gałki, przełączniki lub jakieś suwaki, przy pomocy których regulujemy np. barwę dźwięku lub inne parametry. W urządzeniu cyfrowym musimy mieć jakiś interfejs, czyli jakieś wirtualne gałki, suwaki i przyciski, abyśmy też mogli czymś sterować. W komputerowych programach pluginach, czyli wtyczkach do popularnych edytorów, mamy bardzo rozbudowane, ładnie wykonane interfejsy. Weźmy za przykład znany już nam equalizer. Interfejs takiego komputerowego EQ pokazuje nam nie tylko suwaki, które możemy przesuwać, ale także pokazuje nam graficzny przebieg nastawionej charakterystyki w postaci linii, a nawet biegające wskaźniki w formie analizatora widma itd. Możemy sobie zapisywać poszczególne ustawienia, swoje setupy itd. W telefonach, iPodach i innych odtwarzaczach
odtwarzaczach cyfrowych również spotkamy podobne rozwiązania. W amplitunerach kina domowego natomiast mamy często do wyboru wiele gotowych ustawień barwy dźwięku, ponazywanych już jako rock, jazz, klasyk itd. Są tam również presety dla przeróżnych ulepszaczy, pogłosów, ustawień imitujących akustykę różnych pomieszczeń. Co ciekawe, regulatory w takich amplitunerach, czyli te pokrętła, które tam są, mimo że przypominają one zwykłe potencjometry, tak naprawdę nie są nimi, są to zazwyczaj enkodery, czyli takie nastawniki, które zmieniają parametry dźwięku cyfrowo, czyli pełnią de facto taką samą funkcję jak wirtualne suwaki w naszym wirtualnym equalizerze. Czyli jest to w zasadzie bezpośrednia regulacja układów DSP, które liczą nam wszystko w czasie rzeczywistym i prezentują nam te wszystkie efektowne gadżety dźwiękowe. Nie będę komentował wszystkich tego typu ulepszeń, nie wszystkie mi się podobają, ale miałem wam opisać możliwości układów DSP, a są one naprawdę duże. Jako przykład tego, co dzisiaj używa się w technologii DSP, podam wam układ scalony ADAU-1701 firmy Analog Devices. Jest to układ z rodziny Sigma DSP. Jest on w zasadzie nie tylko samym procesorem DSP, ale może być podstawą do budowy systemu cyfrowej obróbki dźwięku. Układ ADAU składa się z dwóch przetworników AC, czyli ma dwa wejścia analogowe, z czterech przetworników DA, czyli ma cztery analogowe wyjścia. Posiada on również interfejs I2S, czyli I2S, dzięki któremu może on również przyjmować i wysyłać sygnały cyfrowe do i od innych urządzeń z pominięciem przetwarzania na analog. Jego wydajność wynosi 50 milionów operacji na sekundę, co może nie oszałamia w dzisiejszych czasach, ale jest zupełnie wystarczająco mocą dla tego typu układów. Przetwarzanie wewnętrzne działa na 56 bitach. Układ ADAU może współpracować z zewnętrzną pamięcią EEPROM, aby odczytywać z niej dane oraz zapisywać parametry potrzebne do zachowania po wyłączeniu zasilania. Nie będę opisywał wam szczegółowo tego scalaka, ale pokażę wam coś innego. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że do układów tego typu stworzony został specjalny program, który pozwala na łatwe projektowanie całego toru audio w postaci graficznej, całego toru DSP w postaci graficznej. Przykład takiego programu widzicie na ekranie. Mamy dwa wejścia, układ regulacji poziomu, dwa filtry, equalizer oraz dwa kompresory, trzy linie opóźniające i tak dalej. A najlepsze jest to, że projektujemy to wszystko sami przy pomocy myszy. Składamy po prostu z klocków to wszystko i możemy słuchać wyników w czasie rzeczywistym. Można w ten sposób konstruować sobie samodzielnie zwrotnice dla zestawów aktywnych z filtrami o dowolnych praktycznie parametrach, z limiterami, układami opóźnień. Można konstruować swoje equalizery, regulatory barwy i co tylko wam się jeszcze wymarzy. Coś pięknego. W tej chwili firma Analog Devices produkuje już znacznie lepsze układy niż 1701, na przykład ADAU 1452 czy 1466 o znacznie lepszych możliwościach, a cena takiego układu to zaledwie kilka dolarów. Takie możliwości daje nam współczesna technika cyfrowa DSP. Zastosowanie techniki DSP pokażę wam na przykładzie profesjonalnej, aktywnej kolumny głośnikowej. W zasadzie są to plecy od niej, czyli cały układ zasilacza, wzmacniacze mocy, no i oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, czyli układ DSP. W kolumnie mamy dwa głośniki, są one napędzane osobnymi wzmacniaczami pracującymi w klasie D, ale nie mamy tutaj klasycznej zwrotnicy, klasycznego aktywnego X-overa, czyli crossovera, dzielącego pasmo na dwa zakresy. Rolę tę pełni tutaj układ ADAU 1701, opisywany przeze mnie wcześniej, który przekształca sygnał wejściowy z analogowego na cyfrowy i przy pomocy układów DSP dzieli pasmo na dwa zakresy, osobno dla wzmacniacza głośnika basowego, osobny dla wzmacniacza napędzającego driver. Wewnątrz układu zrealizowane są również układy limiterów ograniczających sygnał, aby chronić wzmacniacze i głośniki przed uszkodzeniem. Układ ADAU współpracuje z zewnętrzną pamięcią EEPROM. W niej znajdują się dane dla parametrów crossovera, poziomów sygnału oraz dla parametrów limiterów. Jest to bardzo wygodne, bo producent może stosować te same moduły wzmacniacza tych pleców dla różnych modeli kolumn z różnymi głośnikami. Wystarczy tylko zmienić zawartość pamięci EEPROM i gotowe. Tak dzisiaj buduje się profesjonalny sprzęt audio i nie tylko. Warto dodać, że to, co mam w ręku, to wzmacniacz o mocy 700 W wraz z zasilaczem. Całość waży niecałe 3 kg, a większość tej masy to metalowy radiator. To tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Omówienie DSP, jakie przedstawiłem wam, to tylko mały wstęp. Powstała już niejedna książka poświęcona DSP, zatem w takim krótkim filmie jak ten trudno wyczerpać tak rozległy temat. Technologia DSP jest dzisiaj obecna powszechnie, nawet tam, gdzie byście się jej nie spodziewali.
waszych telefonach, odtwarzaczach MP3, telewizorach, odbiornikach radiowych. Wszędzie używa się DSP, choćby do regulacji poziomu, czasem do regulacji barwy, we wszystkich ulepszaczach dźwięku tak zwanych i tak dalej. Nawet jeśli korzystacie z prostych edytorów dźwięku na waszych komputerach, też korzystacie z udogodnień DSP dla dźwięku. Wydaje się, że ta technika coraz bardziej opanowuje świat audio. Jest ona coraz doskonalsza, oferuje nam coraz więcej za coraz mniejsze pieniądze, co jest wielką siłą napędową dla niej. Nie jest ona jeszcze doskonała, dlatego przynajmniej na razie nie stosuje się jej w sprzęcie, nazwijmy go audiofilskim, ale myślę, że jest to kwestia czasu, kiedy i tam znajdziemy procesory DSP, które będą nam na przykład symulowały brzmienie lampowych wzmacniaczy, lub nawet będziemy się mogli przełączać przy pomocy pilota na brzmienie poszczególnych modeli wzmacniaczy. Będzie oczywiście specjalny przycisk dla Nada 3020, dla Pioniera A400, a może nawet dla Radmora 5102. Kto wie? Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, kliknijcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie was pozdrawiam i do następnego razu.